postaram się tylko to opisywać tak swoimi słowami. To jest zaledwie 0,01 mm większa. To jest na oko nie odróżni się. Ale wtedy co to mi daje? Wtedy mi to daje, że ja wiem, jaki mam założyć przypon, jeżeli mi się zerwie. Zerwałem przypon, to wtedy wiem, aha, to jest 0,09, to mogę dać tylko 0,08, chociaż to już jest niebezpiecznie. Ale najlepiej 0,07 albo 0,06 wtedy najlepszy. Przypony to ma na czymś takim. To jest taka trochę też przeze mnie wymyślona rzecz, taka tabliczka, na której są powciągane takie te rureczki, gumka i tutaj sobie te haczyki zaczepiam. Popatrzcie, jak ja to szybko zdejmuję to. Ja tutaj mam paznokieć specjalnie większy, bo to zahaczam, a już nie ten wzrok, to muszę, bo tej żyłki to na tym prawie nie widać. Jak ona jest tu w tym wypadku, to jest 9. To ja tak patrzę, o, ciach tym paznokciem. Ściągnąłem i mam i przypon zakłada. I jeżeli zawodnicy sobie takie coś zrobią, to polecam, bo to też jest wspaniała sprawa. Mnie to zdało egzamin. Bardziej dobrze mi to się spisywało. Czyli przypon nie zrobię, tak aha, ja powiem jeszcze o długości przyponu. Zależy do czego i na co. Słuchajcie, jeżeli my łowimy ryby, płotki na przykład, takie no, wymiarowe 16-17 cm, to przypon nie może być za długi, ponieważ zaraz za przyponem dajemy tą śrucinkę. I jak woda płynie, a my łowimy metodą taką z przytrzymaniem, to jak ta, wyobraźcie sobie, że ta przynęta idzie do przodu, ona tak idzie, ryba stoi zawsze pod front, i ona to chwyci w pyszczek. Jak ten przypon jest bardzo długi, przesadnie mówię, no to tak, to jeszcze nic nie zasygnalizuje, bo ten ołów, co tu jest, to on trzyma ten spławik na tej samej głębokości. I zanim ta aż tutaj dopiero, o, pójdzie, jak to zaczepi, i dopiero wtedy zaczyna ten spławik sygnalizować. To prawdopodobnie już okopka, czy ten robaczek już jest wyssany, a ciasto tu już jest zjedzone, zanim to zasygnalizuje. W związku z tym my dajemy krótsze przypony. Na przykład w tym wypadku to chyba ma gdzieś 10-11 ten przypon. Ja nawet nie wiem dokładnie, że ma tak na oko. I wtedy taka płoteczka jak stoi, to zaraz ona tylko trochę przytrzyma, bo to zaraz szybko woda płynie i już mi zasygnalizuje. Bardzo długo trwało z przytrzymaniem oczywiście. Ileż to jest raz, że większa ryba, chociaż to nie znaczy, że płatki się nie znali, to się zrobi też. Ale w ten sposób się poluje przeważnie zaleszcza z niższych przyponów. I przy takich uciągach trochę szybszych. Bo i też jak ryba bardzo ostro żeruje, bo jak ryba żeruje bardzo ostrożnie i delikatnie, to lepiej dać krótki przyponik, haczyk na 20 tutaj na kanale, tam bardzo wolno płynęła woda i wtedy dawałem haczyk 20, no i przypon 0,06. No czasami się naciąłem, bo było tak, że czasami wzięła mi większa ryba i pamiętam tak raz mistrzostwo okręgu przeżyłem. Pierwszą rundę wygrałem rybę. Dosyć dużą rybę spuściłem, bo wiecie jak z błogisku, a w szczególności leść odprowadzi ryby. No i trzeba, a tu czas ucieka, nie? A konkurencja pracuje w tym czasie. No tak straciłem mistrzostwo okręgowe. Byłem dopiero trzeci przez to. To zanim się na nowo ją zdęci, tą rybę czas upływa i tam już jesteś do tyłu. Parę będziecie mogli sobie pooglądać. Jak to jest zaczepione. Tu są, bo ja patrzę, gdzie są haczyki, bo już pozrywane są. O! Co teraz jeszcze to pokażę? To na zawodniku. Tutaj mam opisane piątka, to znaczy żyłka 005, a 18 to znaczy numer haczyka. No i popatrzcie, żyłki prawie nie widać, ale to na takiej siłę.
obejrzyjcie, wam daję ten plan. Tu i proszę, przeglądajcie sobie. Panie zawodnicy, tak kończy się. Aha, jeszcze, dobrze. Tutaj mam opisane, piątka to znaczy żyłka 005, a 18 to znaczy hemorhagika. Znaczy żyłki prawie nie widać, ale to na takie siłę. Wam daję ten plan, tu i proszę, przeglądajcie. Panie zawodnicy, kończy się. Aha, jeszcze, dobrze. I też pokażę. A tutaj zobaczycie też, że są haczyki czerwone. No, na ten temat. Haczyki czerwone na przykład tutaj są na niektórych. Jeżeli mówimy na ochronę, to wtedy dajemy haczyk czerwony. Najlepszy przeze mnie sprawdzony, to najlepszy haczyk jest koloru brązowego. Brąz lub czarny. Ale mnie osobiście najlepiej odpowiadał brąz. Haczyki też trzeba stosować cieniutkie, nie grube, bo szczególnie jak się łowi na taki sprzęt i nawet i z kołowrotkiem jak się łowi, ale ten kołowrotek ma się dobrze ustawiony, to też może być cienka żyłka. I też większą rybę się powinien robić. Na tym haczyk nie rdzewieje, co jest ogromnie ważne, bo typanie haczyków w gąbki, w korek. Słuchajcie, na wodę tak. Mam, chciał zobaczyć. Powiedz, tak. Tu jest na początku napisane 9 żyłka i haczyk 14. Tak. Możecie to sobie. Musi być akurat metalowe, więc z czego się to jeszcze nadal można zrobić? Pakieliny, takie płytki pakielitowe, też bardzo ważne. To jest aluminiowa nasza. A to jest aluminiowa. Bardzo praktyczne, nie to wyobrażam. Zresztą tam, u kogo byłem tam we Francji, u pana Toniada, taki prezes klubu tamtejszego, to zobaczył, u mnie tak mi się podobało, że po mu w prezencie 6 sztuk takich zawiozłem, tak się cieszył. Zrobiłem mu w prezencie. Wspaniała sprawa, no bardzo zadowolona. Poklejone na disco, chyba. Te rurki. Tak, rurki do picia, to jest disco. Kto ma jeszcze to? Ma ktoś? Szanse wypolowania ryby. Tutaj to trzeba posiadać już pewne umiejętności, żeby większą rybę wypolować. Kołowrotek właśnie jak ryba bardzo ona po prostu wysnuwa żyłkę z kołowrotka i błędy wędkarza eliminuje właśnie ten kołowrotek, nie? To tyle i myślę, że chyba wszyscy raczej łowią z kołowrotkami, ale to jest taka metoda, to się rybie nie daje szans moim zdaniem. Rybie trzeba dać szansę, trzeba łowić na taką wędkę, żeby chyba mogła uciec. Bo z powrotu to praktycznie ryba nie ma szans. Nie ma szans. Każdą rybę się łowi. Chyba, że są ziela i tak dalej. Aha. Dobrze, dobrze. A potem o przynętach i zamętach jeszcze. Aha, tutaj mam właśnie odległościówkę. Dobra odległościówka powinna mieć z tego, co ja wiem i czego mnie uczono, to co widziałem, 13 chyba przelotek. Nie wiem, czy akurat to ma. Tu widzę, że tak, ma dobre ma te przelotki, bo to chyba są te Fuji, tak? Może jeszcze jakieś inne? Ile jest przelotek? Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. No, nie będziemy się tam jeszcze czarli. Ale podobno 13, bo to też w zależności od długości kija, to też ma. Chociaż ona moim zdaniem jest za miękka, za wiotka.
trochę zabiera. Kółowrotek do tego powinien być skrytą szpulą. Wiecie, jak wygląda kołowrotek skrytą szpulą, nie? Bez kabłąka. Tak. Bez kabłąka. Tak. To powinien być. No i żyłka stosowana, powiedzmy, jak powiedzmy dla zawodnika, to 0,14 to jest chyba najgrubsza, jaką w ogóle można stosować, a tak 10-12. Przypony, to wiadomo też, o numer mniejsza jak 14 to 12 lub 10, chociaż wątpię, czy 10 to mógłby zerwać, bo to się bardzo mocno zacina. Tak. Albo tak z całym przegryłem do tyłu, dosyć mocno, bo to się rzuca na odległości dosyć duże, powiedzmy od 30 nawet do 70 metrów, ale żeby tak daleko rzucić, to trzeba mieć bardzo duże spławy. Spławiki są specjalne, to nie są te spławiki, one się nie nadają do odległościówki. To są inna konstrukcja takiego spławika. Ja zobaczę, może mam nawet. Bo mnie się zdarza czasami, że może mam coś. Tak jest. Mogę pokazać Marcin sprawę. Zapomniałem, bo byłem w słupie na Leszczach i musiałem łowić tą odległościówkę. Bardzo nie lubię tego. Połowiłem na odległościówkę i w pewnym momencie tam wiatr był, nigdy nie mogłem utrzymać, bo nie jestem specjalistą odległościówki. Najlepszymi zawodnikami w odległościówkach to są właśnie Anglicy. To są, zresztą to się nazywa nawet metoda angielska. Oni fantastycznie tym potrafią operować. Wiatr, nie wiatr, oni tą żyłką tam tak żonglują, że ten spławik stoi w tym miejscu, gdzie oni chcą. Ja tego nie potrafię, to zawsze wiatr gdzieś tam ściągał. Łowiłem zawsze poza zanętą, ryby zupełnie przypadkowe. A to trzeba niestety łowić w samej zanęcie. Więc to są spławiki, to są oryginalne spławiki angielskie do metody odległościowej, do takiej właśnie wędki. On ma tutaj ten spławik napisany, na przykład tutaj 2 span. To znaczy, ile jakich śrucin on unosi, on sam unosi. I taki spławik wyważa się w ten sposób, obciąża się go tak, żeby tylko ta antena była. Anteny są, wiadomo, czerwone. Moim zdaniem czerwone są dla mnie, bo może młodzież inaczej widzi, macie lepsze oczy, ale ja osobiście wolę antenę czarną. Czarną antenę wszędzie, w każdych warunkach widzę, szczególnie daleko na odległościówce, bo to zawsze jest jakieś odbicie na tej wodzie i czarny to chyba fajnie widać. To są właśnie takie spławiki. To jest tak coś typu waglerowskiego spławik. No i tyle, jeśli chodzi o spławiki. A jeszcze może to, że te spławiki prawidłowo to powinno się wyważać w ten sposób, że 70% wyporności tego spławika powinna nie likwidować ołów, który jest przymocowany tutaj przy spławiku. 70% wyporności. A dopiero pozostałe 30% daje się poniżej, niżej tam przy męcie, przy haczyku. Też w odpowiednio oczywiście odległości, w odpowiednim rozstawie. Co jeszcze by was, no, odległościówka, to, że się bardzo daleko łowi i tam rzucić zanętę na odległość 40 metrów, to ręką bardzo ciężko, to trzeba być specjalistą.